warszawskim rynku, ale ona chyba taka mniej polska. Skąd i dlaczego? O tym za chwilę. Popatrzmy i posłuchajmy. Wyjątkowa postać, dyrektor artystyczny Simchy, koncertów hałdalowych, pan Stanisław Rybarczyk na rynku we Wrocławiu, na żywo w TVP Wrocław. Dzień dobry. Dzień dobry. Kto to gra, bo chyba ich nie znamy? To jest Nowe Dziecko Dolnego Śląska, Nowe Dziecko Wrocławia, zespół Klezmasters. To jest naprawdę pierwszy zespół, który ukształtował się i uformował na Dolnym Śląsku, grając tradycyjną muzykę żydowską. Bardzo się cieszę, że powstali. To oni zagrają? Oni grają i jutro zagrają na koncercie hałdalowym. Zapraszam wszystkich Państwa do synagogi pod Białym Bocianem. Tradycyjnie 21.23. Nie tylko koncert. A dlaczego 21.23? Skąd ten zwyczaj? Tradycja od początku istnienia, czyli pewnie już jakieś 13 lat. Po zachodzie słońca kończy się szabat i Żydzi mogą zacząć się radować, zacząć się cieszyć. Jest to przedział pomiędzy świątecznym a codziennym. I wszyscy z Państwa, którzy jutro przybędą na koncert hałdalowy, będą mogli również uczestniczyć właśnie w takiej ceremonii z udziałem rabina, który odmówi odpowiednie modlitwy, ale również wykona cały szereg ceremoniałów. Ci z Państwa, którzy przybędą, będą mieli szansę zobaczyć to w synagodze. Panie dyrektorze, ale jak ktoś nie wie, jakby nie rozumie tego pojęcia muzyka hałdalowa, klezmerska, bo to takie słowa kluczowe, ale gdyby wyjaśnić, co to znaczy, jaki to jest rodzaj muzyki, jak ona brzmi w kilku słowach, zdania? Myślę, że może o muzyce klezmerskiej. To jest taka muzyka, która jest muzyką... Taneczna? Taneczna, bardzo. Romantyczna? Nastrojowa, romantyczna, ale przede wszystkim improwizowana. Czyli muzyka, która jest nie napisana tak naprawdę. Muzycy, którzy są klezmerami, improwizują na wszystkie tematy. Bo to nie musi być muzyka żydowska, ale to może być muzyka z jakiegokolwiek kraju świata. Jeśli ktoś umie improwizować, to zagra tą muzykę. To tak jak jazzmeni troszkę. Proszę bardzo, 21.23, jutro... Synagoga pod Białym Bocianem. Zespół... Klezmasters, zapraszam serdecznie. A teraz wyjątkowo na wrocławskim rynku, w ostatnich sekundach dzisiejszego Wrocław się. Do zobaczenia za tydzień, dziękuję bardzo. Kłaniam się, do widzenia Państwu.